Witam Państwa bardzo serdecznie w moim salonie artystycznym. Moim dzisiejszym gościem będzie Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezwykle miło, że mamy okazję porozmawiać, a przede wszystkim zaprezentować Twoją poezję, bowiem przez lata wspólnego mieszkania w Krakowie nigdy nie udało nam się spotkać na jednej scenie. Tym bardziej, że Agnieszka należy do ogromnie utytułowanych polskich poetek współczesnych. Kilka słów właśnie o jej dorobku artystycznym. Poetka, dramatopisarka, redaktorka, animatorka kultury. Absolwentka studium literacko-artystycznego na Wydziale Polonistyki UJ-u. Autorka poemiku I tu, i tu, nagrodzonego w konkursie Miasta Krakowa na debiut książkowy poetycki w 2014 roku oraz nominowanego do nagrody Złoty Środek Poezji 2015. Kolejne tomiki to Szczęścio Dołów, Krąg Ochronny, Trójka, Impresje. Tak naprawdę wszystkie tomiki, wszystkie opowiadania i wszystkie scenariusze napisane przez Agnieszkę nominowane są i zdobywają nagrody na konkursach literackich. Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska publikowana była w wydawnictwach zbiorowych oraz w wielu czasopismach literackich. Słuchowiska jej autorstwa, 14 odcinków, Historia dla dzieci, zostały wydane w formie audiobooków w nakładzie 1000 egzemplarzy oraz rozpowszechniane w szkołach i przedszkolach w Polsce i za granicą. Ponadto dostępne są na www.historiadladzieci.pl oraz na Ninatece. Nagradzana na różnych konkursach literackich także za sztuki teatralne. Malwinka w Ptasim Królestwie była kilkakrotnie wystawiana przez różne grupy teatralne oraz czytana w ramach Bulwaru Sztuki przez Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie. Autorka kilkunastu sztuk teatralnych dla dzieci i dorosłych. Zwyciężczyni konkursu scenariuszowego Małopolska Nagroda Filmowa Trzy Korony 2017 za scenariusz filmu dokumentalnego Dokumentalista Człowieka. Współtwórczyni i redaktorka Babińca Literackiego, portalu promującego poezję współczesną i klasyczną tworzoną przez kobiety. W 2019 roku zdobyła pierwszą nagrodę na czwartym konkursie literackim imienia Macieja Słomczyńskiego za zbiór opowiadań Dzielnica bez cudów. Ten zbiór opowiadań ukaże się w tym roku. A nagroda była przyznawana z okazji 25-lecia SLA. Zdobyła także pierwszą nagrodę w 11 konkursie na zbiór wierszy O złoty syfon Szefera za tomik Przesłuchanie. I tak jak poprzednia książka ukaże się w 2020 roku. Prowadzi warsztaty artystyczne dla dorosłych i dla dzieci. A ja chciałam, Agnieszko, zapytać o początki, o ten poemik I tu, i tu. Co to jest poemik? Wiem, co to poemat. Z poemacikiem się spotkałam, ale z poemikiem nigdy. Poemik to jest taki neologizm. Bardzo proste. Tomik poezji w skrócie. Poemik. Ale tak naprawdę to nawet nie ja to wymyśliłam. Znaczy, może kiedyś powiedziałam, ale życzyłam tego siostra w święta. Już wydaj w końcu ten swój tomik poezji, jakiś poemik. I po prostu tak zostało. I życzenie się stało. Tak, skoro życzyła, znaczy było w ten sposób, że ona mi życzyła, ja mówię, dobra, dosyć, nic nie wyjdzie z tej poezji, już naprawdę odpuszczam sobie, ale dobra, skoro mi życzyła, to zrobię to jeszcze chociaż to, skoro już mam tyle wierszy, złożę go w ten poemik. No i tak poszło, złożyłam, wysłałam i wróciło. Wykorzystywałaś kiedyś ten neologizm jeszcze? Nie, to już tak pozostało, chyba nawet nie do końca się, bo inaczej przyjęło się właśnie do tego mojego tomiku, natomiast nigdzie poza tym się już nie zetknęło. Czyli rozszerzenie nazwy własnej, tak, poemik kropka i tu, i tu. Tak, znaczy poemik i tu, i tu, w zasadzie to jest taka cała nazwa, aczkolwiek mówię, w tym poemiku zawiera się ten skrócony, wyłączony w zasadzie tomik poezji. Gdy jesteśmy
jesteśmy przy zdrobnieniach, chciałabym zapytać właśnie o te słuchowiska dla dzieci. Mhm. Ponieważ są one ideą wysłuchania, ale także zdobyły uznanie za granicą w wielu krajach. Tak, no są do wysłuchania, bo jakby idea była taka, że to jest słuchowisko. Producentowi zależało na tym, ponieważ wiemy, żyjemy w świecie medium, głównie obrazu. Mhm. Bardzo często ten obraz wyłącza inne zmysły. Prawda jest też taka, że mój producent zajmuje się dźwiękiem, więc jakby to wynika z tego, co robi, ale rzeczywiście idea była taka, żeby uruchomić w dzieciom słuch, mhm. że i przez to wyobraźnię. Mhm. W związku nie dawać go do gotowego pomysłu. Czegoś, co jakby może nie wyklucza, ale wyłącza myślenie, wyobraźnię, odbiera jakąś taką możliwość własnej interpretacji, zobaczenia, dotknięcia, wymyślenia. No i w związku z tym, że no, jakby on zajmuje się dźwiękiem, tam oczywiście jak to w branży, była osoba od muzyki, no potrzebna była osoba do pisania tekstu. Mhm. A w związku z tym, że ja już byłam jakby po studium, miałam drobne sukcesy tam właśnie w jakichś sztukach nagradzanych, takich dla dorosłych, były wyróżnienia na różnych konkursach, no ale przede wszystkim Malwinka w Ptasim Królestwie, która no, była dość dużym sukcesem, bo konkurs w Poznaniu na sztukę dla dzieci to jest bardzo prestiżowy, znany konkurs w całej Polsce. Ona rzeczywiście była tam publikowana. I ponieważ mają dość dobrą dystrybucję, zwłaszcza w województwie wielkopolskim, jakoś ta ich działalność wpływa, że te szkoły sięgają chętnie po sztuki dla dzieci, to kilka z takich mniejszych grup, głównie dziecięcych, ponieważ tam jest bardzo wiele postaci, to też jakby dla takiego teatru zawodowego nie zawsze jest atrybutem, mm-hmm. natomiast no, jest to fenomenalna szkoła w momencie, może przepraszam, sztuka w momencie, mm-hmm. kiedy to jest grupa teatralna, zwłaszcza dziecięca, bo można zaangażować wiele dzieci. Mm-hmm. No i tak, czyli nie tylko dla dzieci, ale i dla dzieci w tym sensie, że zagrano tak przez dzieci. W większości to, po tą sztukę sięgały właśnie nauczycielki, czy jakieś panie prowadzące grupy teatralne w szkołach, czy tam w ośrodkach kultury. I tam rzeczywiście ta sztuka była przygotowywana. No plus oczywiście, tak jak tu było wspomniane, Łaźnia Nowa. Mhm. Aczkolwiek powiem tak, że z nimi współpracowałam i to jest bardzo często tak, że no ta sztuka jednak zmienia za każdym, znaczy oprócz tego, że reżyser zmienia, mhm. to jakby też jest dopasowywana i ja akurat w tym procesie uczestniczyłam. Mhm. A te historie dla dzieci, gdybyśmy do tego wróciły, to historia dla dzieci, czy to jest tak, że to jest historia Polski, czy...? Tak, historia Polski... Przewidywaliśmy tak od 5 do 12 lat. To jest mm-hmm. ten grupa wiekowa, do której chcieliśmy dotrzeć. I ponieważ to jest jeszcze ten wiek, gdzie jakby no, dziecko się rozwija mm-hmm. swoje pasje i dobrze jest mu je podać w formie zabawy, żeby zainteresować, żeby wiedziało na przykład, czy chce to robić, ale miało szansę jakby spróbować. I jakby ja tu wymyśliłam formułę, oczywiście wszystko jest autorskie, mamy dziadka, mamy wnuczka i Bartka mm-hmm. i Zosię i oni sobie rozmawiają mm-hmm. przy stole, czasami gdzieś w plenerze, są nawiązania tematyczne do konkretnych wydarzeń historycznych. Mm-hmm. Ja rzeczywiście robiłam całe, oczywiście wcześniej cały research, mm-hmm. znaczy historia też zawsze była gdzieś tam moją pasją, bo mm-hmm. miałam wspaniałego nauczyciela historii w podstawówce. Natomiast no oczywiście, żeby napisać coś dobrze, też trzeba w ten temat wejść głębiej. Aczkolwiek powiem tak, ta wiedza była tylko taką wyjściową. Mm-hmm. Ponieważ część na przykład słuchowisk jest oparta na przykład bardzo silnie na wydarzeniach historycznych, są daty, są nazwiska, są konkretne bitwy na przykład, mm-hmm. ale są też takie, które są bardziej oparte na przykład na legendach, jak Łokietek,
w parku tam ojcowskim, grota Łokietka, no bo nie wiemy jak było, tak. I są dzieciaki, które to uwielbiają, są historie, które ja wymyślałam, to jest typowo w formie bajki, a gdzieś się przewijają różne ale rzeczy. Ale to coś już przeszło do legendy? Tak, do legendy na pewno dla mnie jakby niezwykłym takim jakby osiągnięciem i sukcesem tego wszystkiego jest to, że w ogóle był duży odzew i od samych dzieci, gdzieś tam znajomych, nieznajomych, znam takie przypadki, to są autentyczne, że akurat to jest, to był chłopiec, Stasiu bodajże, po prostu od tego momentu, kiedy usłyszał słuchowiska w Krakowie, akurat mieszkają, to po prostu zaczął mamę maltretować historycznie, idąc przez rynek, w każdym miejscu stawał, mówił: mamo, a co w tym miejscu się wydarzy? I ta kobieta musiała właśnie jechać do ojcowa, znaczy ona musiała z nim, i to naprawdę się przerodziło w jakąś taką pasję i rozwój. No, z wiele, mówię, z takich zwrotnych sukcesów. Tak. Natomiast chyba co jest tak jakby w szerszym aspekcie ciekawe, że na przykład na podstawie tych historii dla dzieci są za granicą, zwłaszcza w ośrodkach polonijnych, przeprowadzane lekcje historii, czy polskiego. Bo to są krótkie historie, takie 10-15 minut, gdzie chłopaki zrobili fenomenalną robotę, ponieważ ona jest udźwiękowiona, są dźwięki, więc mówię, tutaj działanie na wyobraźnię nie jest tylko opowieścią, ale właśnie dźwiękami, muzyką. Część słuchowisk ma piosenkę, część jest no, w formie, mało tego, grają aktorzy, grają tam też dzieci. Więc to wszystko jest takie autentyczne, że życzę. My tam też poruszamy, znaczy ja poruszałam pisząc, poza takimi aspektami historycznymi też, można powiedzieć, odnosiłam sytuację do jakiejś rzeczywistości, do aktualnych problemów społecznych, na przykład emigracja, czy dobre wychowanie, problemy tak, dzieci w szkole, więc to wszystko tak było, jakby się przeplatało, więc myślę, że dzięki temu jakby i że to ma krótką formę, to się sprawdziło. Ciąg dalszy? No ja zrezygnowałam po dwóch seriach. Producent jeszcze jedną serię zrobił, ale już bardziej dla młodzieży. No na razie nie, zresztą zwłaszcza, że ten Kraków na tą chwilę jest tak bardziej przejezdny, ale nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Który tomik poetycki w swoim dotychczasowym dorobku uważasz za najważniejszy? No, w zasadzie dzisiaj troszeczkę do nich wracałam i każdy jest mi bliski, myślałam tak naprawdę o tym. Na pewno oczywiście Poemik, bo to był debiut i tam jest w ogóle jeszcze inna stylistyka, inne wiersze, inna ja. Natomiast taki najważniejszy, no i to jest bez dyskusji, to jest Krąg Ochronny. Chociaż jest to tomik tematyczny, a ja nigdy tak nie pisałam i nawet częściowo książka, która powstała pod pomysł, więc tak nie do końca jest to moja technika tworzenia poezji, bo raczej to u mnie są presje takiej codzienności, emocji, przeżyć, czegoś zauważenia, to tu akurat to był taki okres, że coś tam, nie wiem, we mnie, spoza mnie wołało, żeby pewne rzeczy gdzieś tam uregulować, sięgnąć do nich. No ja to zrobiłam do przeszłości, tak, rodzinnej, przodków, miejsc. Nie wiem, czy na ile ja tego potrzebowałam, na ile ktoś potrzebował tego z tych moich przodków, na ile potrzebowaliśmy tego my jako ludzi, ponieważ pomimo tego, że te historie są indywidualne, to jednak gdzieś dotykają uniwersalnych tematów. Ale czy to jest tak, że to sięgnięcie do własnej historii, czy prehistorii wręcz, rodzinnej, było ci potrzebne jakby na drodze rozwoju osobistego i że po napisaniu tego tomiku jakby jesteś też już na innym etapie? Troszkę tak. Jeszcze wtedy nie byłam jakby do końca tego świadoma, bo mówię, bo mówię, to jakby gdzieś wynikało trochę spoza mnie. I nawet też miałam taki bardzo moment kryzysowy, że jeśli chodzi o twórczość,
że powiedziałam, nie piszę już, to nie ma sensu, znaczy mówię o poezji, nie ma sensu, że to się nie zwraca w ogóle, jakby zajmowanie się literaturą, która jest mi bliska i oczywiście oddaję serce i chciałabym, żebym mogła z tego żyć, się utrzymywać, a wychodzi różnie, jest na przyjemności powiedzmy, ale niekoniecznie na przeżycie, to sobie pomyślałam, nie, nie mogę tego robić. I znowu, i miałam wielką blokadę. I dopiero w momencie, kiedy powiedziałam, gdzieś tam pojechałam do znajomej, właśnie w te klimaty, akurat kieleckie, i coś tam się odblokowało, powiedziałam, okej, zrobię to, napiszę. I wtedy pojawiły się nawet jakieś środki, pojawiły się decyzje, wydawcy, po prostu samo poszło. Samo. No tak, czyli to była ta właściwa droga. Niedawno przeczytałam takie zdanie, że jeżeli zaczyna się pisać, to zaczyna się lepiej widzieć siebie. Może z pewnością. To trochę też odchodzi. Ja powiem tak, że jeszcze taką jedną rzeczą, która na pewno mi pomogła w poezji, to jest fotografowanie. To jest bardzo ciekawe. Miałam taki moment też pasji, że tam nawet aparat i w ogóle żywia. I chyba na tym polega dobra literatura, uchwycenie szczegółu. Jakby fotografia mi trochę pomogła. Zaczęłam właśnie skupiać się, ogniskować na jakimś elemencie, nie tylko robić jak typowy, nie wiem, turysta, czy biegać z telefonem, wszystko widoczki tu, tylko skupiać się i wybierać. I tak. No ale też jest tak, że jakby dzięki fotografii zaczynamy dostrzegać też pewne szczegóły, To jest fenomenalne, że czasem strykasz na chybił trafił, a później patrz, Boże, co to jest, nie? Albo jakie to jest, nie zauważyłaś tego, idąc, nawet nie robiąc zdjęcia, nawet idąc, po prostu obserwując różne zjawiska, nie zauważyłabyś tego. A dzięki temu, że to ty to sfotografowałaś i do tego wracasz, widzisz pewne rzeczy i na przyszłość, albo widzisz, że to ujęcie wyszło z tej perspektywy, jakoś tak inaczej, prawda? Coś pokazuje innego w świecie, w otoczeniu i zaczynasz w ten sposób robić inne rzeczy. No więc no to jest sztuka fenomenalna, rozwija nas na różnych poziomach. Impresje też są chyba pod tym względem ciekawe. Ten twój tomik, który powstał w Paryżu. Tak, w ogóle to jest... Znaczy zawsze mi się kiedyś marzyło jakiś Paryż, że coś tam pojadę, będę pisać i tak dalej. Ale no to był zupełny jakby przypadek. No Paryż pojawił się, to było spełnienie moich wielkich marzeń po pewnym moim takim złym okresie osobistym. Też troszkę przez przypadek na siłę, znaczy marzyłam, chciałam i sobie pomyślałam, że pojadę, ale no nie do końca mi było stać, ale były tanie bilety, więc się zapakowałam bez noclegu, bez niczego. Potem się okazało, że też nie miałam pieniędzy, ale wszystko też się potoczyło samo. Znalazłam gdzieś tak przyzwoicie i w ogóle. Ale nie było żadnych planów na pisanie tomiku. Absolutnie. Ale po prostu ten Paryż, znaczy bo ja już byłam wcześniej w Paryżu, więc jakby miałam cały plan przygotowany, gdzie chcę iść, nie znam go wtedy już tak dobrze, ale oczywiście przygotowywałam się do tego, wszystkie mapy, przewodniki, cała reszta. Chciałam tylko nadmienić, że pojechałam sama, w ogóle nie znam francuskiego, z angielskim jest u mnie średnio, no dogadam się z Francuzami, bo oni też z angielskim niekoniecznie, ale mówię sama, Sanuśka, do obcych ludzi, w zasadzie pierwszy raz leciałam w Europie tymi tanimi liniami lotniczymi, więc to też było dla mnie wszystko nowe. No i tam jakby pod wpływem, wiadomo, miasta, też byłem, przez to, że byłam sama, obserwacji, bycia jakby i chłonięcia, sztuki, bo ja tam latałam praktycznie po 8-10 godzin, jak nie po mieście, po tych głównych cmentarzach, które są fenomenalne, nawet sztuka na cmentarze, tam są sztuką, to oczywiście przez ponad tydzień po wszystkich muzeach i malarstwa, i rzeźby, i nawet takich jakichś użyteczności, no po prostu wszędzie, gdzie mogłam być, to byłam i a jak miałam wolną chwilę, to siadałam w parkach, bo po prostu chciałam być z tymi ludźmi i trochę zaczerpnąć energię miejsca, ale też od nich i obserwowałam. I przyszedł taki moment, że no nosiłam notesik, ale przyszedł taki moment, że jak zasiadłam na tej ziemi, bo oczywiście siedzi się na trawie, i patrzysz na tych ludzi i jest ta energia i taka
taka wolność, nie wiem, no jest ta aura sztuki, no to nie da się usiąść i chociażby mówię, dobra, tak sobie na próbę cokolwiek spiszę, nie? No i tak zasiadłam i niby miało nie być nic i tak było chyba z 5 czy 6 wierszy, nie? Normalnie tak nie piszę. Później znowu miałam przerwę i po kilku dniach poszłam, napisałam 12 wierszy. Później jakoś tak już pod koniec powiedziałam, że to idzie, nawet miałam dzień, że poszło ich 16. Znaczy w sumie było ponad 60 wierszy, tu ich jest okrojone około 40, bo nie wszystko można nazwać wierszem, ale... Pewnie czyli całe impresje narodziły się w Paryżu. Tak, w Paryżu w ciągu 16 dni. Mhm. Niesamowite. A jakie są te dwie nowe książki, które ukażą się w tym roku? Zbiór opowiadań, który zresztą powstał praktycznie no, 3, teraz będzie 4 lata temu. Bardzo podobno, no, oczywiście jest po korektach, troszkę tam w międzyczasie uległo zmianie. Są historie tak naprawdę dzieci, młodzieży. W zasadzie jakby wszystkie są osadzone w jednym miejscu. To jest Szczecin, ulica Niebuszewo, no taka dość nieciekawa dzielnica. I to są niestety, no nie powiem brzydkie, no złe historie, które są w większości autentyczne, to znaczy... Powiedzmy trudne. Tak, trudne, znaczy wydarzenia są autentyczne. To, co jest zbudowane wokół wydarzeń, to jest jakaś moja interpretacja. Czasem to są domysły, czasem to jest nawet przeinaczenie, w ogóle totalna fabuła. Zdarzają się momenty, gdzie jest to jakby pełna fabuła poza jakimś tam wydarzeniem, postaciami, które istniały i coś się wydarzyło w ich życiu. Natomiast reszta jest, mówię, moją luźną interpretacją. Ale jest dużo opowiadań, które gdzieś tam się opierają na faktach, na przykład w 50-60%, natomiast reszta jest nadbudowana. Jaki okres obejmuje to? Czy to da się jakoś określić? Czy tak, to są lata 90, wiesz? Wtedy w zasadzie to jest okres, kiedy ja tam dojrzewałam i dorastałam i tych ludzi w zasadzie znałam. I jakby dlatego też o tym napisałam, ponieważ nieświadoma nawet do końca tego, ponieważ jakby trochę byłam osobą spoza tego środowiska. Miałam to szczęście, dorastałam w innych, no ale tam miałam znajomych. To bardzo na mnie wpłynęło. Na moją wrażliwość, te wszystkie historie gdzieś zapadły, może nawet na moją nadwrażliwość, na taki ludzki los, na patologię. Bardzo często jakby jestem naiwna, daję się oszukiwać, dlatego że zawsze widzę w tych ludziach jakby człowieka i to nie do końca od nich jest zależne. Widziałam jakby ten proces, że no bo dzieci co są winne, że się rodzą w takich domach. Jeśli nie ma kogoś, kto jest im w stanie pomóc po drodze, bo ja nie mówię, że nie ma takich ludzi, bo ludzie się starają, ale mimo wszystko to no, one idą w to, co znają. Więc przyznam szczerze, że to była dla mnie trudna książka. Bardzo ją odchorowałam też. I w zasadzie to, bo zadano mi też wcześniej takie pytanie, czy ona była dla mnie, czy ona była dla nich, żeby uczyć. Nie, to chyba jest książka napisana dla innych, żeby zobaczyli, że nie wiem, w tym pijaczku siedzącym pod sklepem, czy nawet w jakimś, nie wiem, mordercy. No oczywiście są ludzie, którzy rodzą się źli, albo mają, no wybierają to zło świadomie już na jakimś etapie, ale myślę, że nikt rodząc się i mając wybór, że może się urodzić w rodzinie kochającej, dobrej, gdzie jest powiedzmy ten, no może nawet nie dobrobyt, ale takie godne życie, że nie wybrałby takiego domu, tylko wziąłby to, co złe. Chyba, że to jest kwestia, jeśli tu podejdziemy do takiej filozofii, to jest kwestia odrobienia jakiejś lekcji, rozwoju i tak dalej. Ale to już jakby jest inna kwestia. No ale w wielu przypadkach, tak jak powiedziałaś, w innej sytuacji powielają historię. Tak, to środowisko, miejsce jednak wpływa, bo nie znają innych perspektyw, może tak to ująć. No ale może rzeczywiście jest to potrzebne, żeby pokazać to od innej strony, że
że to nie zasługują jedynie na potępienie, na lekceważenie. Tak, że tu bardziej chodzi, że może ktoś się zastanowił i że może czas, czy wiesz, fajnie gdyby edukacja się zmieniła, podejście, inne były, nie wiem, zasady pomocy im przez opiekę społeczną, właśnie przez taki system ogólnie polityczny, coś pomyśleć, niekoniecznie dawać pieniądze, czyli tą marchewkę, rybę, tylko dać wędkę. Dokładnie tak. Czyli ta twoja wrażliwość jakby wychodzi naprzeciw temu, żeby trochę spróbować ich zrozumieć gdzieś. Tak. Nie wiem, czy ja w zasadzie tego potrzebowałam, a z taką myślą, bo jak to mówią, pisz o tym, co znasz. I to samo też przyszło, nie? O czym mogę napisać? W sumie znam to, To są osoby, których chyba w większości nie ma wśród nas, ale niestety ich życie nie należy do takich, które można by ukazać, zobaczyć. A przesłuchanie? A przesłuchanie to są takie wiersze właśnie tworzone pomiędzy, w tym moim takim okresie, w zasadzie przed impresjami. To jest okres trudny dla mnie osobiście, bo to jest okres rozstania, rozwodu. A później jest taki moment jakby też świadomości, wzrostu pewnej kobiecości, jakby takiego szacunku do siebie, oderwania od tego. Gdzieś to jest efekt kręgu ochronnego, gdzie pewne tematy rodzinne od strony kobiecych między innymi przerobiłam i powiedziałam o niej, ja jednak tak nie. No właśnie, w recenzjach rzeczywiście kręgu pojawiają się takie akcenty na napisanie o sobie jako podmiot liryczny jest kobietą, często odczytywany jest jako ty, ale że ta kobiecość jest czymś niezwykle ważnym właśnie. Tak, ona bardzo wiele daje też, prawda, ta kobiecość. Ja też nie chcę, żeby to było dobre, bo absolutnie dla duszy odżegnuję, ja nie jestem feministką w powszechnym jakimś takim rozumieniu. Kocham mężczyzn, uważam, że mężczyźni są potrzebni. Sama, wszyscy mamy pierwiastek męski i żeński. Ja mam dość silny nawet męski, więc... Ale pielęgnujesz swoją kobiecość. Tak, właśnie zaczęłam chyba, za silny mam ten męski i często jest tak, że zapominam o kobiecości, wiesz? A to jest dość ważne, nie? I w momencie, kiedy zaczynasz jakby szanować, kochać siebie, tak trochę inaczej, po kobiecemu jako kobieta, to pewne rzeczy się dzieją, nie? Jest ta delikatność i tak dalej i ta kobieta w tobie zaczyna się pewnych rzeczy domagać i już na pewne rzeczy się nie zgadza. A czy temu służy także magnet literacki, żeby... Myślę, że w jakiejś... Tu wiesz co? Nie. Tak naprawdę ideą Babica było... Asia jest głównym pomysłodawcą, więc mi jest trudno powiedzieć do końca, co było w jej głowie, chociaż wielokrotnie rozmawiałyśmy o tym. Chodziło nam o promocję poezji kobiecej. Bo przynajmniej w Polsce jest taka tendencja, czego nie ujmując, bo ja oczywiście też czytam poetów, mamy w ogóle fenomenalnych poetów, w sensie mówię poetki poetów, ale mamy poezję w Polsce. Natomiast dużo łatwiej jest debiutować, czy zaistnieć w ogóle przed debiutem, czy po mężczyznom. I jakby ta ich forma wyrazu też jest bardziej promowana i później uznawana na przykład przez krytyków. Tak, to jest dobre, bo to jest męskie, bo co? Bo jest polityka, bo jest jakaś złość, bo jest wojna, bo jest bunt. I że wszyscy jest narzucone jakby odbiorem. A to, co kobieta, poza jakby kwestiami uniwersalnymi, ale to, co na przykład dotyczy stricte kobiet, macierzyństwo, bo nawet mężczyzna, będąc ojcem, nigdy tak nie odbiera, nie nosi tego ciąża, poronienia, nie wiem, sprawy. Ja rozumiem, że molestowanie czy jakaś przemoc domowa może dotyczyć dwóch stron. Ale przez to, że jesteśmy inaczej zbudowani, no i fizycznie, ale mentalnie, inaczej też pewne rzeczy odbieramy, inaczej na nas wpływają. W związku z tym tu bardziej chodziło też o to, żeby te kobiety miały przestrzeń, gdzie mogą publikować, pokazać się
też rozwijać, bo bardzo wiele kobiet czyta i spotyka jakieś nowe stylistyki, bo sięgamy rzeczywiście chyba częściej, prawda? No, zdecydowanie. Znaczy panowie też czytają i niektórzy komentują, ale często jest tak, że po cichu. Natomiast głównie kobiety, tak? No bo to nie jest wszystko oparte na ich tematyce czy stylistyce, ale one dostały tą przestrzeń, gdzie mogą zaistnieć. I powiem szczerze, że sama mam bardzo wiele takich przykładów, że dziewczyny się zaczęły rozwijać na tym. Mm-hmm. Najpierw czytały tak, no bo samemu znaleźć i dotrzeć, gdzie jest dobra literatura, zwłaszcza poezja, bo jest wiele, albo do poezji zagranicznej, to naprawdę nie jest prosto, zwłaszcza jak się ma swoje codzienne obowiązki, jest się matką, żoną i jeszcze tam. To znaczy, żeby uniknąć takiego szukania po omacku, prawda? Tak, tak. Znaleźć, od razu się jest rzeczy wartości. Codziennie jeden wiersz, czyli nie za dużo, codziennie pokazuje się inna autorka, wcześniej była taka formuła, że było naprzemiennie polski, zagraniczny, teraz troszeczkę to jest zmienione, no bo już de facto Babinic istnieje chyba z 3/4 rok, więc zaraz będzie, więc no to już jest troszkę czasu. Czyli panie, które chcą poczytać, polecamy Babinic. Tak, poczytać, publikować, też zapraszamy, można wysyłać. No nie ukrywam, że że redakcja, no często bywa wybredna, bo zależy nam na dobrej poezji. Natomiast na pewno nie warunkujemy tego, czy ktoś jest przed debiutem, czy po debiucie. I czy... nie jest to określona grupa wiekowa? Nie, absolutnie. Znaczy tutaj jakby... Nawet dopuszczamy, nawet teraz dziewczyny zmieniły, jest mała, krótka proza, jakaś taka mini. No, czasami wypuszczamy też wiersze, nie muszą być mega ambitne. Proszę o prezentację wierszy Agnieszkę Wiktorowską-Chmielewską. Dobrze, dziękuję. To może ja tak pozwoliłam sobie przegląd wierszy. To tak dwa wiersze z pierwszych tomików. Coś z tego tomiku z przesłuchania, które się szykuje. No i jeszcze może z tych, co tutaj jest. I coś nowego też. Bardzo proszę. To zacznijmy od poemiku i pierwszy wiersz jest Change Dance. A gdyby tak zamiast rzeką stać się jastrzębiem, panem przestworzy i bezwzględnym łowcą, albo kulką zieloną nóżką, co w najlepsze wyleguje się w piasku, a w ogniu trwałych przechodniach otwiera szuflady kolorowych szkiełek. Lub chociaż człowiekiem o złotych ustach, który czarny potrafi obrócić w złote, zimne poranki w złote, wstyd pierwszoklasisty w złote, a złote zastąpić światem. Przeglądający się w ciemni. Posłuchaj wpierw ich pieśni nad pieśniami. Była miłość, wielka miłość. Nagle tej miłości zabrakło. Przyszła pustka, wielka pustka i powiedziała, zostanę. Nie wiadomo w zasadzie, gdzie biegnie granica, czy już, po, czy mają jeszcze szansę i podtrzymać ogień. Faszerują się imbirem w każdej dostępnej postaci. Noszą czerwony golf i jaspis w kieszeni. I zamiast soli i piachu, wielu to nie wstrzymało. Udali się nad krawędź horyzontu, a stamtąd już tylko głową w dół. Trzeba ich zrozumieć. Zasznurowane oczy nie sprawdzają się w roli talizmanu. Ciemne słońce pojawia się znienacka. Nikomu nie mówi. Dzień dobry. Potem już była troszkę zmiana stylistyki. I kolejny tomik. To były Szczęściodoły.
i są szczęście dał. I tytułowy wiersz. Szczęście dał. Śnieg w ciągłym ruchu brunatnieje, jak domy z drewna po obu stronach, drogi, sosnowy dywan, zatrzymany czas, stajnia. Tam, gdzie ogień, tam miłość, gdzie ogień, tam nagość. Dym, co noszą w sobie, co kołyszę, innych ludzi wyobrażenie moje, innych ludzi oczekiwanie moje, zakłamanie, biały, czarny, dwa kolory, dwa punkty widzenia, jedno źródło, ujście wieloramienne. Na zakręcie. Siostry stróżki krwi, bliźniaczki przypadku, upalnym południem ich cienie spotkały się w ubocznej uliczce. 22 lata, wciąż rozpasana naiwność, serduszka na kartkach, sweetfocie na fejsie, dwa piętra, różnicy. Okno otwarte na świat zbyt szeroko, bruk, czarny worek. Obie mogły być sobą. Obie w miejscach poniżej poziomu. Może ich wzrok nigdy nie wszedł na tę samą ścieżkę, a może czasami mijały się na zakręcie, potykały o pokrewne wybory, albo kiedyś jedna drugą beztrosko spytała o godzinę lub o cenę. Na dole fast food, wyżej klub go-go, między nimi mrok klatki schodowej. Wiersz, który powstał w Krzywokońcu, dwa lata temu w sumie. Troszkę inny niż większość moich wierszy, ale tak los mi śpiewał. Boże, przepraszam, las mi śpiewał, ale los też. W środku lasu czar. Wszędzie pnie, popękana kora i gliwie, gałęzie kruche od nadmiaru słońca, brązy i mech wokoło, cichość, ślady zajęczych łapek, pułapek z piasku wpisanych w pozorność przestrzeni, jednorodny krajobraz, perspektywa pozbawiona głębszego wyrazu, rozproszone, zepchnięte za ramy, kotłujące się w dymie po umyśle, migawki pożółkłych od powietrza i linii papilarnych obrazów. W koło, nie, takie same, jednostajne, nijakie, wciągające w rytmiczne pulsowanie cieni, wyciągające z wielości soki, rozsadzające pod ziemią strumieniem siły pnącza korzeni. Wszystko szumi, milczy, woła, rozlewa się, czas, czar, cokolwiek, wszędzie, krok, zrób krok w głąb, bliżej, skieruj podskórny wzrok na okruch, szczegół, dotąd zwinnie pomijany motyw, szlif, a podobny wnet stanie się odmienny, wpisany w niepowtarzalność, każdy z własnym imieniem, różnym stopniem nachylenia w kierunku sypkiej ziemi, inną przyswajalnością światła. To jeszcze nie wspomniałam, te wiersze będą pochodziły właśnie, uznają się w toniku przesłuchań. Mimo wszystko, najgorsza z chorób, uzależnienie, mimo wszystko, pozwalasz wkładać ostrze coraz głębiej, kruszyć i tak już poważnie osłabiony przez tanie sztuczki szkielet. Pulchna dziewczynka nurkując w zalewie zatyka nos. Nie jesteś nią i nigdy nie będziesz, ani tą chwilą, ani słowem. Jedyne co możesz,
wejść po sam czubek głowy do chłodnej wody, odbić się palcami od zasobnego w muł i wodorosty dna i unieść ponad i staszyć. Taki to był sen. Twarz pomarszczona i szara. Przed lustrem nieznajomy o przenikliwym spojrzeniu pyta o drzewa. Przytulam się do nich i mówię: drzewa mają w sobie magię, nie widzisz tego? A on wtedy objął mnie tak przejmująco, iż pojęłam, jak to jest odczuwać głębi. Taka był tylko sen. To może tutaj jeszcze jeden wiersz tylko. Drogi bezdroża, ludzie i ich cienie. Tylko to będą pamiętać, dlatego wracać w chłodne noce. Trzy korony, dobywanie, powietrze rozrywające płuca, jego przystawanie i zapewnienie dasz radę. Brak tratwy flisackiej i wędrowanie po zmierzchu bosymi stopami z ufnością. I kolejne góry zdobywanie, chociaż w nich już byliśmy. Ten sam czas, miejsca, pragnienia, różne ścieżki, a jednak wspólny szczyt. Błogosławieństwo, krywe, niebo nad głową i w spojrzeniu. Tam powstaliśmy i wracać będziemy. Potem wapienne skały, światła obcych miast i setki kilometrów od siebie. Głos zamiast dotyku. Tylko to będą pamiętać. Wracać do tego, kiedy w kominie wiatr będzie tłukł się i wył z tęsknoty za utraconą bezpowrotnie wolnością. I ten spacer przez cygańskie doły. Bagna, nasze dłonie, czarny lód, nasze oczy, styczeń, nasz ogień. Bolek merdający ogonem na drodze. Pies, który miał dom, lecz szukał lepszego. Uwierzył w szczęście, za wcześnie, albo zbyt wcześnie się poddał. To wiersze z tomu przesłuchania. Tak, to wiersze z tomu przesłuchania. Czyli tak przedpremierowo. Przedpremierowo, bo chyba nawet nie było nigdzie publikowane. Poza jednym, którego nie przeczytałam, bo już jest za długi. Bogini. Teraz pozwolę sobie przeczytać wiersze z Kręgu Obronnego, czyli dość ważnej dla mnie książki. A tak się złożyło, że będzie o kobietach. Może być? Oczywiście. A to akurat nie jest moja rodzina, ale to jakby pokazuje też pokrewieństwo gdzieś tam tych naszych wsieni. Upalne lipcowe przedpołudnie. Kobiety ze wsi zasiadają w sieni. Łuskanie fasoli, dzikiej róży z płatków. Łapanie harmonii między oddechami. Marysia prosi o interpretację snu. Wnuczek ma 8 lat i bije go ojciec. Ze strzępów senników kręcących się po pamięci sklejam coś bez przekonania, co ona z nabożną nutą kwituje. Skąd taka prawda wchodzi na te usta? Marysia skończyła 80 lat. Ma krótko ostrzyżone mysie włosy. Skórę przesuszoną od pracy w polu przy tytoniu. W lewej dłoni różaniec. Chichocze jak dziewczynka w parku z figlarnym balonem na sznurku. Nagle coś sobie przypomina i szybko zasłania usta. Jola mówi, żeby nie zakrywała. Potwierdzam, że gdy tak robi, patrzymy na usta, a tak to w oczy. Marysia rozjaśnia się. Opowiada o zmarłym mężu, cieple rodzinnego domu, pięknym Jezusie. Zapomina o zębach, gryzieniu. Cieszy się, że ktoś ją słucha.
Czyli tu taki krąg kobiecy. Tak, krąg kobiecy. Tak, to był ten moment, gdzie pomyślałam, że dobrze, to jednak będę pisać. Tu już będzie krąg rodzinny, ale też akurat kobiecy. Ale co ja wybiorę za moment coś niekobiecego? Kilkakrotnie. Przez tydzień kobietom śniły się zepsute zęby. Znowu zęby. Potem pokrywki stukały w kuchni, więc Kasia otwarcie spytała: tatusiu, przyszedłeś po mamusię? Kiedy Kasia zniknęła z podwórka i coś pchało ją w stronę bajorka, przeczucie nazywała kłamstwem. Przez tydzień kilku z nas śniły się zepsute zęby. Mała Kasia często dotykała ust Kasi i sprawdzała: mamusiu, modlisz się? Módl się, módl. Tak. To by było też o kobietach. Ale to krótkie, przeczytam, bo wiele osób lubi ten wiersz. Złota reguła. I to też pokazuje relacje kobiece. Nie ma większej miłości jak ta między matką i córką, i silniejszej nienawiści nie ma. Oczywiście nie jest to sprawdzony dom. To tak króciutki, niekoniecznie kobieta. Sutra z wiatru. Wciąż do mnie mówisz. Nie zawsze jednak jestem w miejscu, gdzie cię słychać. Jeszcze bym jeden jakiś przeczytała, taki mniej kobiecy. Jest kilka nie o kobietach, ale o, to o wsi będzie. Ziemi, powietrza, ludzi. Skąd to się bierze? Skąd podpełza pod próg? 50 kilka domów, a kilkunastu wisielców. Kilkudziesięciu niedoszłych. Jednej wiosny aż trzech. Najlepiej pamiętam leśniczego, ojca mojej przyjaciółki Asi. 8-latki, o lnianych włosach. Przez jakiś czas w ich oborze zamiast cieląt mieszkało marzenie wszystkich dzieci. Maleńka, długowłosa sarenka. Zazdrościła mi wtedy tak po dziecięcemu, niezdolna jeszcze dostrzec, że to zapowiedź czegoś znacznie wykraczającego poza możliwy do udźwignięcia na raz ból. Tamtego dnia z komina ich domu leciał czarny dym. We wsi powiadają, że kot ma 7 żyć, a w dymie wśród wycia psów diabeł sięga po swoje. I to już wszystko z kręgu. Pozostawię to w tajemnicy. Krąg można, nie wiem, nabyć, dostać w Bibliotece Kraków jeszcze, ponieważ biblioteka jest wydawcą, jakby ktoś był zainteresowany. Albo zgłosić się do mnie po prostu. Polecamy. Tak, dobrze. To króciutko już tak, żeby było z wszystkich, może z wszystkich tomików, to już po jednym wierszu z trójki z impresji. Wydane przez Fundację Czarny. Tak, Krzywogodzica. Częściej niż myślisz. Najwyższy czas od innej niż zazwyczaj strony obejść nieśpiesznie, na palcach, nie rozłupując mało znaczących powieści. Tak, pójść polem rzepaku prosto w jądro słońca, zapomnieć zapach ziemi przesiąkniętej deszczem, śmiech chłopca starca i kocham cię, moja siostrzyczko. Zły dotyk złych dłoni i zły dotyk dobrych dłoni. Czy rzeczywiście cokolwiek z tego, co wraca, powinno ulec rozproszeniu? Iskry i pożogi, konfetti i chmury, paty cukrowe, przydarza się. Wszystkim przydarzają się ich historia, poranki świetliste i mroźne grudnie,
życie jest kwestią przypadku, istotnie, lecz jakiż to piękny przypadek. I z impresji... Mary katakumby zaćmienie. Najpierw był sen, potem rozwód. W zasadzie wiele snów i decyzja o oddzieleniu zdrowego od martwicy. Potem długi tunel, gdzie jeden wybór. Lecz i tak wątpisz, czy iść. Zderzasz się z murem. Wtedy siłą rozpędu ruszasz, krok za krokiem, punkt za punktem. W międzyczasie uzupełniasz listę. I docierasz do zaćmienia. W lipcu krwisty księżyc siłuje się z marsem. W miejscu, gdzie kończy się droga, a zaczyna las, miesiąc później sen pięknieje. To na koniec pozwolę sobie jeszcze przeczytać dwa nowsze wiersze, dotąd nigdzie nie publikowane. Czyli jak była premiera, to teraz prapremiera. Tak, teraz jest pra. Nocna obecność. Pytasz Lidię o sny i opowiadasz, jak ktoś prowadzi cię, gdzie nie chcesz, jak zabiera coś, czego chcesz. Nie pamiętam swoich snów, Lidio. Jest ich tak wiele się dzieje. Chciałabym ci opowiedzieć i pomóc. Chciałabym opowiedzieć je sobie i pomóc. Ale pamiętam jedynie, że są. I ktoś lub coś przemyka między jednym a drugim. Dotyka nieuchwytnego. Wiele o krok. W dniu, gdy słowa jak żołnierze padały jeden za drugim, politycy na forach spierali się o wybory. Masz wybór. Jesteś człowiekiem. Twoimi atrybutami serce i język. Możesz oddychać mową nienawiści lub kruszyć. Uwodzić łasy głupców i plamić. Ostrzeżenia i oskarżenia. Nienawiść wmawiana jak ślepy nagół. Przymrozek w nocy, ból w skroniach, padają słowa. Zjawiska śmiercionośne. Najlepiej postanowić i stać się dla siebie ciepłym majem. Dziękuję pięknie. Dziękuję majem trwającym przez cały rok. Gościem Państwa i moim była Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska. Dziękuję pięknie.